Miedzian ma szeroki zakres działania grzybobójczego i bakteriobójczego. Jest stosowany zewnętrznie i charakteryzuje się dużą trwałością warstwy ochronnej, którą tworzy na liściach i łodygach roślin na 5 do 7 dni. Oprysk jest polecany do stosowania zapobiegawczo, gdyż działa toksycznie na zarodniki wielu grzybów atakujących rośliny i nie dopuszcza do ich zakażenia. Korzystny wpływ tego pierwiastka i jego związków na kondycję oraz ochronę roślin przed chorobami zauważono już w czasach starożytnych. Pod koniec XX wieku oparta na miedzi tzw. ciecz bordowska była powszechnie stosowana do ochrony winnic francuskich przed mączniakiem rzekomym. Preparat ten wykorzystywali i polscy sadownicy. Mimo że na rynku pojawiło się wiele nowych, cennych preparatów, miedź pozostaje nadal podstawowym środkiem ochrony roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Ponadto korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój młodych części roślin i późniejszy wzrost i dojrzewanie owoców. Oprysk miedzianym zazwyczaj wykonuje się do wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Preparaty go zawierające stosuje się nie tylko w uprawach przemysłowych, możliwe jest też zastosowanie w uprawach amatorskich, a nawet ekologicznych. Zawiera tlenochrolek miedzi, substancję o wysokiej skuteczności grzybo- i bakteriobójczej. Jest on stosowany zapobiegawczo i w celu zwalczania chorób grzybowych, bakteryjnych drzew i krzewów owocowych. Oprysk miedzianym należy wykonać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby lub zapobiegawczo, jeśli choroba wystąpiła w poprzednich latach. Miedzian stosuje się jako oprysk zapobiegający i zwalczający choroby grzybowe i bakteryjne drzew i krzewów owocowych oraz warzyw. Stosowanie fungicydów miedzianowych jest zalecane natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby lub zapobiegawczo, jeśli choroba występowała w poprzednich latach. Opryski miedzianym wykonuje się w okresie od marca do października. Dawkowanie oraz termin wykonywania oprysków jest szczegółowo opisany na etykiecie. Zaleca się, aby opryski wykonywać w dni pochmurne i bezwietrzne, przy temperaturze powyżej 6 stopni Celsjusza. Nie wskazane jest opryskiwanie roślin w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza podczas deszczu lub w silnym słońcu. W lutym i w marcu wykonuje się już pierwsze zabiegi ochronne z użyciem miedzianu w uprawach drzew i krzewów owocowych. Jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, do zabiegu można przystąpić już w drugiej połowie lutego. Pierwszy oprysk w sezonie wykonuje się na brzoskwini i moreli. Jest to zabieg mający na celu walkę z kędzierzawością liści brzoskwini. Wczesną wiosną opryskuje się także wiśnie, śliwy i czereśnie przeciwko rakowi bakteryjnemu drzew pestkowych. Wykonując ten zabieg należy przestrzegać środków ostrożności. Pierwszy wiosenny oprysk miedzianym wykonujemy, gdy temperatura powietrza przekroczy 6 stopni Celsjusza. Jak w przypadku każdego oprysku, zabieg wykonuje się w dni bezwietrzne, aby ograniczyć straty środka, mieć pewność, że zaaplikowano środek w odpowiedniej dawce i ilości. Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń roślin, oprysku miedzianym nie należy wykonywać w słoneczne dni. Roztwór do oprysku należy sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem, a niezużyte resztki należy poddać utylizacji. Rośliny należy opryskiwać w taki sposób, aby zostały dokładnie nawilżone, ale nie tworzyły się na nich krople. Okres kreacji miedzianu, czyli minimalny czas, jaki musi upłynąć od momentu zastosowania chemicznego środka przeciwgrzybowego na rośliny, do zbiorów warzyw i owoców, a także zrywanych kwiatów, trwa 7 dni. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zatrucia. Ponadto wybierając opryski miedzianym, należy je stosować maksymalnie do 3 razy w ciągu sezonu. Większa częstotliwość sprawi, że drobnoustroje uodpornią się na działanie substancji. Miedzian jest bardzo uniwersalnym preparatem, można go stosować właściwie przez cały sezon. Pierwsze opryski można wykonywać już w połowie lutego, a ostatnie późną jesienią. Jednak podczas stosowania miedzianu konieczne jest przestrzeganie kilku zasad. Temperatura. Stosując opryski miedzianem jesienią należy upewnić się, że temperatura nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Z kolei przy wiosennych opryskach powinna wynosić co najmniej 6 stopni Celsjusza. Stosowanie preparatu w niższych niż podane temperaturach sprawi, że nie będzie on skuteczny. Miedzianu nie powinno się stosować w dni słoneczne, gdyż może on spowodować poparzenia roślin. Zaleca się wykonywać oprysk w dni pochmurne, ale nie deszczowe, ponieważ opady spowodują rozmycie się preparatu. Opryski miedzianem nie należy stosować w dni wieczne. Wiatr może przyczynić się do rozproszenia substancji czynnej, także opryskany obszar nie zostanie pokryty minimalną dawką preparatu warunkującego jego prawidłowe działanie. Nie należy stosować środka w porach żerowania owadów zapylających. Środek ten w wyższych dawkach jest silnie toksyczny dla pszczół, dlatego należy unikać stosowania go w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Należy pamiętać, że termin oprysku miedzianym zależy od gatunku roślin oraz od zwalczanej choroby. Jabłoń i grusza.
Oprysk miedzianym wykonuje się zapobiegawczo przeciw parchowi jabłoni oraz parchowi gruszy, kiedy drzewa znajdują się w fazie zielonego pąka. Kolejną chorobą, w której zwalczaniu można wykorzystać miedzian, jest zaraza ogniowa. W tym przypadku środek stosuje się w okresie kwietnia, a także w okresie wzrostu owoców. Profilaktyczny oprysk warto wykonać, gdy w poprzednim roku stwierdzono chorobę w sadzie lub w jego sąsiedztwie. Zabiegi wykonuje się dwa razy w odstępie 7 do 10 dni, a maksymalna ich liczba w sezonie wegetacyjnym wynosi 4. Wiśnia i czereśnia. Miedzian w postaci oprysku doskonale sprawdzi się w walce z rakiem bakteryjnym drzew pestkowych. Środek stosuje się w następujących terminach: w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych, w fazie kwitnienia oraz w fazie wzrostu owoców. W sezonie wegetacyjnym wykonać można maksymalnie 3 zabiegi, a odstęp między nimi powinien wynosić 7 do 10 dni. Brzoskwinia i morela. Oprysk miedzianym stosuje się w walce z często występującą chorobą, kędzierzawością liści brzoskwiń. Należy pamiętać, że w tym przypadku środek ten stosuje się w okresie bezlistnym. Najlepszym terminem jest okres nabrzmiewania pąków lub okres jesienny, kiedy drzewa gubią liście. Zabieg ten wykonuje się raz w sezonie. W okresie nabrzmiewania pąków morele i brzoskwinie jednorazowo opryskuje się także przeciw rakowi bakteryjnemu. Winorośl. Miedzian stosuje się także w walce z mączniakiem rzekomym winorośli. Środek stosuje się maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach 10 do 14 dni. Zalecane są 3 terminy: przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu oraz trzecia dekada lipca, gdy owoce osiągają wielkość grochu. Porzeczka czarna. W uprawach porzeczki czarnej miedzian doskonale zwalcza antraktozę, rdzę wejmutkowo-porzeczkową oraz białą plamistość liści. Podobnie jak w przypadku winorośli, maksymalna liczba zabiegów w sezonie to 3, a odstęp między nimi powinien wynosić około 10 dni. Terminy wykonywania oprysków są następujące: bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, aż do zbiorów. Borówka amerykańska. Opryski miedziane zwalczają następujące choroby borówki amerykańskiej, takie jak mączniak prawdziwy, szara pleść, zgorzel pędów, anarktoza, zamieranie pędów, biała plamistość. Preparat stosuje się zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Wykonuje się 2-3 opryski w odstępie 7-10 dni. Miedzian jest środkiem skutecznym i bezpiecznym, ale także jak w większości środków ochrony roślin obowiązuje okres karencji po zastosowaniu preparatu. Dla większości drzew i krzewów owocowych wynosi on 7 dni, jednak należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami znajdującymi się na etykiecie preparatu. Miedzian na pomidory. Choroba pomidora, bakteryjna cędkowatość i zaraza ziemniaka. Preparat należy stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych symptomów od początku rozwoju kwiatostanu do momentu, w której 50% owoców uzyska typową barwę. Pryskać należy 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni. Miedzian na ogórki. Choroba ogórka, bakteryjna kanciasta plamistość i mączniak rzekomy dyniowatych. Oprysk stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów. Zabiegi można wykonywać od momentu, gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, aż do czasu, gdy ósmy owoc na pędzie głównym osiągnie typowy kształt i wielkość. Pryskać należy 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni. Szkodliwość miedzianu. Szczegółową informację na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem miedzianów znajdziemy na etykiecie produktów. Producenci zwracają szczególną uwagę na zagrożenia dla zdrowia związane z połknięciem preparatu oraz na ryzyko uszkodzenia oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu. Dlatego podczas wykonywania oprysków należy stosować odzież i rękawice ochronne oraz bardzo dokładnie zabezpieczyć twarz i oczy. Jest to niezbędne nie tylko podczas wykonywania samego oprysku, ale również na etapie przygotowania pieczy roboczej. Do głównych zalet miedzianu i środków miedzianowych zalicza się uniwersalne zastosowanie, zapobiega wielu chorobom grzybowym i bakteryjnym, długotrwałe działanie profilaktyczne, ochronna warstwa, jaka tworzy się na liściach i łodygach roślin, zwalcza zarodniki wielu grzybów, nie dopuszczając do zakażenia. Stosunkowo mała toksyczność, oficjalnie miedzian jest środkiem dozwolonym do stosowania we wszystkich uprawach ekologicznych. Warto jednak pamiętać, że przy wielu zaletach miedzian może też powodować pewne zagrożenia dla roślin. W przypadku nieprawidłowego terminu stosowania preparatu, np. w okresie opadów i wysokiej wilgotności powietrza, opryski tego typu mogą powodować oparzenia liści lub ordzawienie owoców. Choć stosowanie miedzianu nie wiąże się z tak poważnymi skutkami ubocznymi jak w przypadku wielu innych środków chemicznych, miedzian jest dostępny na rynku pod dwoma nazwami handlowymi: miedzian 50WP oraz miedzian Extra 350SC.
Median 50WP klasycznie występuje w formie proszku do sporządzenia stężonej zawiesiny wodnej, ostatnio jednak wprowadzono również wersję produktów w folii wodno-rozpuszczalnej. Miedzian 50WP jest rekomendowany w amatorskiej uprawie drzew owocowych, niskopiennych i roślin warzywnych w przydomowych ogrodach. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 litrów. Nie zaleca się stosowania opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym. Miedzian Extra 350 jest dostępny w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczenia wodą. Wyróżnia się płynną formułą o wysokim stopniu rozdrobnienia cząsteczek. Powoduje to, że preparat ma bardzo wysoką skuteczność biologiczną. Ponadto zawiera dodatki na lepszą przyczepność do powierzchni roślin, co pozwala na stosowanie niższych dawek oprysku przy otrzymaniu wysokiej skuteczności. Miedzian 350 Extra jest zalecany do stosowania w uprawach ekologicznych. Preparat jest przeznaczony do stosowania w użyciu przy samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczach polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczach ręcznych.